Z nami Maciek Sulęcki już po ceremonii ważenia, bohater jutrzejszej gali. Powiedz mi, jak forma, nowa kategoria, jak to oceniasz? No zobaczymy, no sparingi pokazały to, że w nowej kategorii czuję się dużo lepiej. Zobaczymy, co pokaże ring. Ja się czuję świeższy, bardziej wyluzowany, przede wszystkim niezmęczony psychicznie robieniem wagi, dużej ilości wagi, no ale troszeczkę musiałem zbijać, bo wiadomo, no, ważę 80 kilo na co dzień i te 2-3 kilo jednak rzucałem, ale to nie było najmniejszego problemu. No czuję się fantastycznie, no. No, na luzie, no cieszę się, że kurczę, że mogę zadebutować w nowej wadze i myślę, że to będzie to przenosiny do wyższej kategorii, to jest 60. Jak myślę o tych twoich przenosinach to w górę, to od razu mi się nasuwa na myśl Andrzej Fonfara, który miał sabiutki ten rekord, jeżeli chodzi o ten procent KO i dusił wagę. I gdy się okazało, że on poszedł do półciężkiej, gdzie teoretycznie miałby mu cieszyć ciężej, okazało się, że on ma tą prawą rękę bardzo ciężką. Myślisz, że z tobą może być podobnie? Zobaczymy, no ring zweryfikuje. No, sparingi, na sparingach mi się udawało w dużych rękawicach i w kaskach usadzić przeciwników podczas tych przygotowań, a więc myślę, że no, demon czai się w tej prawej ręce. No zobaczymy, no trening Dmitrij już mi kilka razy powiedział, że on widzi, że jeżeli waży 76 kilo i nagle robi jeszcze dalej wagę, te 2 czy 3 kilo do 72, no to on sam widzi, że i spada siła, i dynamika, i ruchliwość w ringu. A więc może coś w tym być, dlatego ja sam jestem zaciekawiony, jak to będzie wszystko wyglądało. No ja czuję na tarczy, że biję mocniej, trening Dmitrij też mi mówi, że biję mocniej, luźniejszy jestem, no mówię, no same plusy. A przyznaj się tak szczerze, ten procent KO gdzieś tam siedzi ci głęboko w głowie? Czy, bo wiesz, bo na pewno chciałbyś coś udowodnić tym kibicom, którzy tam trochę marudzą i specjalistom, tak? To znaczy tak, jeżeli chodzi o to, czy mi siedzi. Kurczę, wiesz co, siedzi mi taka myśl, że ja wiem, że mam ten cios, bo ja potrafię na tych sparingach naprawdę ranić przeciwników. A w walce, kurczę, troszeczkę za bardzo się spinam, ponoszą mnie emocje, biję dużo ciosów niepotrzebnych, bez skrętów. W tej walce będę chciał uspokoić ten boks i pokazać się z jak najlepszej strony. A jeżeli chodzi o hejterów, no to no nie przejmuję się ludźmi, którzy tylko potrafią siedzieć i klepać w klawiaturę i poza tym na mnie nie ma tematu, jeżeli ktoś anonimowo się wypowiada na mój temat, no to jest balasem, no to jest tchórzem i nie potrafi mi powiedzieć czegoś w twarz, a więc no śmieję się, ja się śmieję, czasami wasa sobie i śmieję się, bo znawców pięściarstwa na portalach internetowych jest strasznie dużo. No tak, ale wiesz, to jest jedno tak zwani hejterzy, ale drugie to, że możesz pojechać na wyjazd do Niemiec, Anglii, Francji, tam będzie walka 50-50 i może się okazać, że ten cios się przyda, prawda? Na pewno, ale no, ja zauważyłem, że mi się lepiej boksuje ogólnie jak z amatora boksowałem, czy teraz nawet wyjeżdżam na sparingi. Lepiej mi się boksuje z zawodnikami, którzy są faworytami. Że jak ja nie wychodzę nawet jako faworyt, wtedy mi się boksuje lepiej, luz psychiczny. No zobaczymy, na pewno jest dużo racji w tym, co ty mówisz, w tym, co mówią kibice. No ale no mówię, no potencjał jest, byle myślę, że dużo siedzi w głowie, że po prostu w głowie sobie wszystko poukładać, nie podpalać się i do przodu. Nie wiem za dużo o twoim rywalu, natomiast wiem, że Francuzi to twardzi zawodnicy. Oni się tam między sobą koszą i tam nawet facet, który ma 10 porażek, wcale nie musi być słaby. Coś wiesz o tym w ogóle rywalu swoim? Tak jak wspomniałeś, Francuzi to są twardzi, nieustępliwi zawodnicy, którzy przyjeżdżają po to, żeby walczyć i wygrać, a nie po to, żeby zarobić parę groszy, prawda? Już nieraz pokazywali, ja boksowałem kilka razy z Francuzami, kilku zawodników Polacy przegrywali z Francuzami. Ja pamiętam, chyba Dawid Kostecki dawno temu przegrał swoją jedyną walkę właśnie z Francuzem, a więc to też o czymś znaczy. No, mój rywal, niższy ode mnie, lubiący boks w półdystansie, prący do przodu, niezły repertuar ciosów, ale robiący dużo błędów w obronie i to będę chciał wykorzystać. Maciek Sulęcki w kategorii super średnie będzie trochę innym zawodnikiem? Chodzi mi o sam styl boksowania już. Myślę, że styl... Na pewno będę chciał uspokoić troszeczkę ten boks. Jakby bardziej na precyzji się skupić, a nie na zadawaniu mnóstwo ciosów. Myślę, że Maciek Sulęcki będzie trochę bardziej ułożonym zawodnikiem. To od razu się przypomina ta walka ze Świerzbińskim. Jak na początku byłeś właśnie taki poukładany, Świerzbiński tam się przewracał co chwilę, a jak chciałeś to skończyć, to nagle się okazało, że robot w końcówce nawet potrafi tą rundę ci ukraść. No właśnie, no to właśnie to, co ja mówiłem, to jest to wszystko, co siedzi w głowie. No, pamiętam z Robertem Świerzbińskim, pierwsze 4 rundy byłem niesamowicie skoncentrowany. Potem jak zobaczyłem, że ta walka zaczyna się układać, to gdzieś ta koncentracja zaczęła uciekać. I tu właśnie, myślę, że tutaj jest. Zaczynam tutaj przygotowania też z psychologiem Adamem Elżanowskim.
no i zobaczymy, no mam nadzieję, że to tutaj głównie trzeba poukładać sobie wszystko w głowie, bo mówię, potencjał jest, bo zawodnicy padają po tych ciosach i no zobaczymy, no co ja mogę mówić, no lepiej wyjść do ringu i udowodnić to w ringu niż słowami. Ja w ciebie wierzę i do zobaczenia, zobaczymy się jutro, powodzenia. Dzięki wielkie.